Za chwilę będę miał 80 lat. To jest czas absolutnie fascynujący, że człowiek się zużywa, nudzić się zaczyna. Nadszedł czas jakiejś zmiany. Wspomniałem o latach tylko dlatego, bo to wszystko jedno, czy ktoś ma 20 czy 80, każdy może wpaść pod autobus i już go nie będzie, prawda? Wszyscy bierzemy udział w jakimś korowodzie życia i śmierci. Stąd też śmieszą mnie młodzi, którzy uważają, że wszystko przed nimi, albo starzy, że wszystko wiedzą, prawda? To nie, to wszyscy jesteśmy, no nazwijmy to, dziećmi bożymi, tak? I każdy ma swój początek i koniec, więc trzeba wymyśleć coś nowego na swój temat i wtedy człowiek zaczyna być młody. Człowiek młody jest w pokonywaniu nowych trudności, wymyślania siebie od nowa i wtedy nie ma starości.